tym razem witamy się z Wangwie, czyli bardzo urokliwego miasta otoczonego epickimi górami. Już generalnie w drodze do Wangwie byliśmy mega podjarani tymi widokami, które są tutaj dookoła. Natomiast ma ono za sobą bardzo niechlubną przeszłość. Thousands of backpackers head there, completely unaware of the risks. Australian Lee Hudswell was one of them. He just wanted to have a good time with his mates. But like dozens before him, he never made it home. Do Wangwie dostaliśmy się autobusem, do którego już myślę, że chyba więcej osób by się nie wpakowało. Jeszcze przed nami się to. Jeszcze z obłożonym bagażami. Jeszcze udali, że ruszamy wcześniej, także wyjechaliśmy około 12 i że niby pan do niego zadzwonił, do naszego kierowcy, że ma się wrócić. I wrócił się i zabraliśmy tych samych ludzi, którzy czekali z nami na ten autobus. Więc zrobiliśmy po. No i w ogóle ten przystanek autobusowy, do którego się dojeżdża, to jest stare amerykańskie lotnisko, na którym lądowały, jak sama nazwa wskazuje, samoloty, czego nie wiedziałem. A wczoraj, jak jeździliśmy sobie skuterem, to Zuza mówiła, kurde, jesteśmy na jakimś pasie startowym. No i jak się potem okazało, to są szczątki lotniska, więc tam się zatrzymaliśmy i poszliśmy się od razu zameldować do naszego hotelu. I mamy czajniczek, i mamy kubeczki, ale wiecie, kawka nasza. Nasza kawka na skapę, nic nie będzie słychać. Będzie coś słychać, jesteśmy w pomieszczeniu. Gadaj, co wiesz. No, mamy czajniczek, mamy kubeczki, mamy lodówkę. Ale tu jest widok. Ale tu jest widok. Ale fantastyczny, Jezus, ja uwielbiam tą miejscowość. Ale kolację ja jem tutaj. Nie ma opcji. A nie, bo i tak nie będę nic jedziała. Tymczasem idziemy do fryzjera. Zuza dzisiaj jest architektem mojej głowy, mojej fryzury, więc cokolwiek się wydarzy. Jakbym była architektem twojej głowy i twojej fryzury, to już dawno byłbyś obcięty za darmo i byś miał tą fryzurę. Plan zagospodarowania mojej głowy już jest porządzony, więc będzie musiała się tylko dogadać z generalnym wykonawcą, a ewentualnie Zuza będzie podwykonawcą i będzie poprawiać potem rzeczy. Pan nie musiał na mnie trąbić, no widzę, że jedzie. Ciężko jest nie zauważyć taką krowę na ulicy. Najpierw Zuzę wyzywali w restauracji, teraz Zuzę wyzywają na ulicy przez trąbienie. Zuza ma ciężkie żyćko. Jeszcze później mnie wyzywali w komentarzach. To wszystko na przestrzeni jednego tygodnia. Więc możemy trochę przerzucić ciężar i macie przyzwolenie na hejtowanie mnie. Żeby Zuzka mogła odpocząć. A jeszcze Bartek mnie wyzywał też. No, u mnie to standard. Weszliśmy do salonu. Bartek tu sobie przyszedł okiem włoski. Zobaczymy, czy się da. Już dwa salony minęliśmy zamknięte. Już jest obcinany. No i teraz Bartek jest elegancki. I po co zużywać Zuzy zasoby energetyczne, jak może je spożytkować na dużo przyjemniejsze rzeczy? 50 tysięcy, 15 minut i jest elegancko. Znaczy elegancko, ja za dużo nie mam na tej głowie, więc chyba pola manewru też nie mają ogromnego, nie? Ale sobie poradziła. Pani Bartkowi zrobiła przedział, którego normalnie nie ma. No, jak chwyciła maszynkę i zaczęła mi ciąć po środku głowy, takiego, co może widać albo nie, to ja już się cały spociłem na tym krześle, nie? Za dużo tych włosów nie ma, ona jeszcze mi wycina te strzępki kłaczków, więc... Te, które próbują zakryć to, czego tam nie ma. Ale ja mam po prostu syndrom Wegety. No co zrobisz? Idziemy się wykąpać, bo zazwyczaj jest tak, że wszystkie te kłaki się przyklejają i nie są w stanie tego... No, jak ci się czoło poci? I pójdziemy chyba coś zjeść. No, bo jestem głodna. Jesteśmy bardzo słabymi influencerami, bo mieliśmy nagrać, jak idziemy na jedzenie i zapomnieliśmy o tym, żeby nagrywać. Bo byliśmy tak głodni, że nam się śpieszyło na jedzenie. Już jesteśmy ogarnięci, więc możemy wam opowiedzieć, gdzie w ogóle jesteśmy. Właśnie wylądowaliśmy w Wangwie, takie małe miasto, około 50-tysięczne, położone w centrum Laosu. Historia tego miasta zaczęła się w latach 90., kiedy Laos się otworzył na turystykę. Dopiero pod koniec lat 90. ktoś wpadł na pomysł, żeby umilić czas swoim pracownikom. Zakupił kilka opon od traktora, napompował je i zorganizował im spływ po rzece Nam Song. Ten biznes zaczął się rozwijać, bo podłapali to b***i, którzy bardzo chcieli skorzystać z takiej atrakcji. A że oni mieli dolary, że byli żadni przygód, to szaleństwo się rozkręcało. Oni zostawiali coraz więcej pieniędzy, coraz bardziej się inwestowało w tą turystykę. Przy brzegu powstały bary. Od czasu do czasu zatrzymywało się w barach przy tej rzece, gdzie kupowało się alkohol albo wszystkie magiczne używki, które mogły być potrzebne turyście. A wraz z tubingiem, wraz z inwestowaną kasą powstawały coraz to
najciekawsze atrakcje. Były tworzone podesty, z których można było skakać do tej rzeki. Były tworzone takie huśtawki. Były tworzone takie liany. Ludzie skakali do tej rzeki w każdej porze. W porze suchej, kiedy rzeka jest bardzo spokojna, ale jest jednocześnie bardzo płytka. I w porze deszczowej, gdzie nurt tej rzeki jest naprawdę ogromny. Laotańskie hulańce w Wang Bieng, zakrapiane litrami pędzonego na zapleczach barów ryżowego whisky Lao Lao, którego wiaderko kosztowało mniej niż litr butelkowanej wody, owocowały licznymi obrażeniami wśród turystów. Lokalny szpital codziennie przyjmował nowych petentów, a lokalna ludność okrzyknęła imprezowych turystów zombies. W 2011 roku odnotowano 27 przypadków śmiertelnych, a wiele osób nie zostało wliczonych do statystyk Wang Bieng. Ze względu na stan krytyczny byli transportowani do miasta Vientiane. Ta sytuacja skłoniła rząd do podjęcia stanowczych działań w stosunku do imprezowego centrum Laosu. My w pierwszej kolejności rzuciliśmy okiem na Wang Bieng ze szczytu Silver Cliff. Nasza nowa strzała, nasza nowa Zuza. Odjeżdżamy ze stacji. 2 litry, 50 tysięcy. Laosie nie tylko na krowy trzeba uważać. No i w ten sposób zaczynamy dzisiejszy dzień. Tak się toczy to nasze życie, laotański sen. Zuza, gdzie idziemy? Na Phangan. Generalnie Silver Cliff Mountain jest na Google zapisany. Ale ja czytałam, że są dwie nazwy tej góry, ponieważ miejscowi nazwali tą górę Phangan, ale skały, które tworzą tą górę, są takiego koloru metaliczno-srebrnego i ktoś tam stwierdził w późniejszych czasach, że ona wygląda jak srebrna góra i nazwali ją Silver Cliff. Ale ta druga nazwa też istnieje. Wchodzimy wejściem numer 1. 20 tysięcy kipów za wejście. No i niby jest 650 metrów do przejścia. Stromo na tą górę generalnie. Zobaczymy, jak to wygląda. Do szczytu zostało jeszcze 450 metrów. W sumie się zmęczyłem. Jest duszno, nie? W sensie ciężko się oddycha. Znowu jest ten dzień, że nie ma słońca, nie ma upału, jest relatywnie chłodno, ale jestem tak mokro. No, poziom wilgotności jest dużo większy. I duszno. Jezu, jak ja nienawidzę iść po tych liściach. Boże, bo chyba zawsze pod tymi liściami. No właśnie, najgorsze są węże. Tutaj żyją skorpiony, albo jakieś duże węże. To jest taka nora skorpiona trochę. Dobrze, że jest dzień, ale boję się przejść nad tą dziurą. 350 metrów. To jeszcze zdecydowanie za daleko. No szybko się idzie. To jest lajtowy trekking. Ale nie, w klapeczkach. To jest ten szczyt. Jest jeszcze jeden, na którym jest inny motor. Odpalaj go. I na koło. Jest to cudowne miejsce z pięknymi widokami, ale jedziemy dalej, bo motorek, nasz skuterek, mamy na 12 godzin wypożyczony. Wchodzenie jak wchodzenie. My wchodzenie lubimy. Wchodzenie jest niby ciężkie, ale jest łatwe. Najgorzej to jest zejść. Tu jest tak ślisko i tak mało miejsca na stopy, że no tutaj mega można łatwo się wyrżnąć na twarz. Szkolimy nowego kierowcę. Jak się teraz wyrżnie na nagraniu, będzie epic. Patrz, co się dzieje. Ja nie ryzykuję i nie wsiadam. A tu jest trochę trudniejszy teren, ale kontrolowany. Spalę gumę. To jest tylny, no. Nie spalisz gumy wciskając tylny hamulec, musisz mieć przedni i gaz. Widziałem delikatną panikę w tych nogach. Last one upselling down. Really fast. You know brake, you know jumping. Okay? Okay. Yeah. Okay. High five.